słyszałem, że trener już w przerwie chwalił chłopaków za grę w obronie, a tak naprawdę po całym meczu, szczególnie w trzeciej kwarcie, pokazali, jak powinniśmy bronić, jak możemy bronić. Może powinienem więcej chwalić mnie i ganić, nie wiem. A chciałem Kasię pozdrowić jeszcze, bo tutaj proszono mnie. Wszystkiego najlepszego. No, graliśmy nieźle w obronie, wypełnialiśmy swoje zadania. Oczywiście się parę błędów przytrafiło, natomiast no mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. Mieliśmy swój pomysł na grę, na ten mecz, natomiast jak byliśmy już pewni siebie, to nie robiliśmy to, co sobie założyliśmy. Mieliśmy w odpowiedni sposób kryć pick and rolla i cały mecz to zdawał egzamin, no, a w ostatniej właśnie przy tych trójkach zrobiliśmy to odwrotnie niż sobie założyliśmy. Możliwe, że jakieś tam rozprężenie związane z wynikiem. Mam nadzieję, że będziemy dalej na tym pracować i już takich sytuacji nie będzie. Tydzień przerwy i te spotkania co tydzień, macie już tak pełny cykl i tylko wygrywać i można się dopiero wtedy będziemy mogli oglądać za wynikami rywali, bo to pierwsze miejsce jeszcze jest w zasięgu. Powiem szczerze, że w ogóle na to nie zwracam uwagi. Bardziej mi zależy na tym, żebyśmy złapali swój rytm gry, który mieliśmy tam miesiąc, dwa miesiące temu, abyśmy szlifowali swój system obrony i ataku, żeby gracze się rozumieli, no i oby nas kontuzje omijały, żebyśmy wrócili do pełnej dyspozycji, jeżeli chodzi o zdrowie. Mateusz Jarmakowicz dzisiaj się rozgrzewał przed meczem, pojechał tutaj z Wami. Jest szansa, że za tydzień w końcu go zobaczymy? No zakładamy, że Mateusz zacznie trenować od poniedziałku, więc dlaczego nie? Bardzo dobrze zaczynaliście każdą z kwart. Pierwsza, druga, trzecia, po 7-0 serię w czwartej. Trochę zabrakło tego. No tak, no nie da się przez cały mecz cały czas równo grać. No wiadomo, że jak Gliwice zaczęły 20 punktami przegrywać, no to na czwartą kwartę wyszli na całym boisku, zaczęli mocniej starać się bronić, szarpać i stąd tak to wyszło, ale no kontrolowaliśmy cały czas wynik. Czyli nie było po tych trzech trójkach, nie było nerwówki, tam bodajże zjechali wtedy na 11. Nie, no cały czas trzymaliśmy, tak jak mówię, 11 to jest też dobry wynik i staraliśmy się po prostu dłużej grać akcję i też zaraz zdobyliśmy punkty i już ta akcja po prostu uspokoiła w ogóle cały mecz. Bardzo dobra obrona w waszym wykonaniu, dużo przechwytów, te statystyki tego nie oddają, bo tutaj bloków nie macie odnotowanych, ale chyba taką grę w obronie raczej trener będzie, trudno tutaj narzekać na coś. No tak, no chwalił nas już po meczu i w przerwie chwalił nas za obronę i naprawdę bardzo dobrze nam to wychodziło i były zbiórki, i zestawialiśmy i z tego szły kontry i były i przechwyty, także naprawdę no, życzymy sobie takiej obronie cały czas, bardzo dużo nas zdrowia to kosztowało, także musimy na pewno dobrze się odnowić i odpocząć. Teraz tym bardziej można żałować tej porażki w Radomiu, bo dzisiaj Sokół przegrał, zrównaliśmy się punktami, ale na razie cały czas są liderem. No tak, no ale no to jest po prostu sport. No. Taki mecz akurat wyszedł nam, zagraliśmy w Radomiu, nie ma co po prostu do tego wracać. Trzeba iść dalej, jeszcze są trochę meczy zostało i trzeba się na tym skupić i wygrać je wszystkie. A co zrobi Sokół, no to my na to po prostu nie patrzymy. I tyle, co będzie po sezonie. Zobaczymy, na koło trafimy, bo to też do końca jeszcze nie jest wiadomo. Cieszy wynik. Wynik bardzo, bardzo dobry dla nas. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Kontrolowaliśmy cały, myślę, że przez cały przebieg spotkanie. Więc no jesteśmy bardzo zadowoleni. Rzeczywiście ostatnie mecze w naszym wykonaniu, szczególnie obrona, nie była najlepsza, a dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy bronić i myślę, że gdzieś tam ta mała zadyszka już jest za nami i do playoffów myślę, że będzie nam forma tylko rosła. Była transmisja tego meczu, już są komentarze, że tak naprawdę od końcówki drugiej kwarty graliście tak jakbyście byli już ligę wyżej. Cieszą takie opinie. Nam się bardzo dobrze gra. Dzisiaj graliśmy w jeszcze bardziej okrojonym składzie, ponieważ tylko w 8 zawodników. Także każdy miał komfort minut, każdy pewnie czuł się na boisku. Zagraliśmy bardzo dobrze drużynowo, co pokazują punkty, rozłożyły się na wszystkich. Także super. Myślę, że ogólnie zagraliśmy no super mecz i szkoda tej przewagi troszeczkę, bo wynik nawet nie odzwierciedla tego, ponieważ mieliśmy już chyba 23 punkty przewagi i niepotrzebnymi stratami dogonili nas,
ale wynik mnie nie był zagrożony ani przez chwilę. Dzisiaj podczas meczu w tej transmisji telewizyjnej też przedstawiano Ciebie i Marcela jako braci. Wyjaśnisz może raz jeszcze? Dla komentatora gliwickiej telewizji. Marcel jest moim bratem, ale tylko nieoficjalnie. No. Oficjalnie nie jesteśmy braćmi, także... Znamy się z Marcelem bardzo długo i można powiedzieć, że żyjemy ze sobą jak bracia, ale oficjalnie braćmi nie jesteśmy. Nie ma żadnego powiązania rodzinnego.